Tak, słyszymy, witamy, za chwilę zaczynamy. Okej, kochani, witam serdecznie, Bogusław Czyczetko, Radio Rebeliant. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić spotkanie, które powinno się zacząć o 19:30. Proponuję jeszcze minutę radiowej ciszy, czyli głos prowadzącego. Naszym gościem jest dzisiaj Jan Dziekoński, osoba, która zna się bardzo, ale to bardzo na nieruchomościach i pewnie nie tylko, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Przede wszystkim prywatny inwestor, co też mam nadzieję będziemy mogli wykorzystać w naszej rozmowie, jeżeli chodzi o tą specyficzną tematykę, jaką dzisiaj zaproponowaliśmy wszystkim słuchaczom. Od razu powiem, że audycja będzie trwała do godziny 21, ani minuty dłużej, ponieważ mamy również dzisiaj program specjalny z uwagi na zawirowania w polityce i postanowiliśmy już dzisiaj zacząć drugą audycję. Mamy nadzieję, że będzie to cykliczny, stały fragment. Przynajmniej raz w tygodniu będziemy chcieli Was zaprosić na dwie audycje w ciągu jednego dnia. No chyba, że będzie dużo więcej ciekawych rzeczy. Z kwestii technicznych, jeżeli chcemy zadać pytanie, to proszę się zgłosić. Nie będziemy przedłużać dzisiaj audycji, bo nie możemy. Jesteśmy mówieni z innym gościem. I na początek, tak jak już wcześniej mówiłem, Jan Dziekoński ze strony internetowej Jan Dziekoński o nieruchomościach. Zapraszam serdecznie. Postaramy się podpiąć za chwilę adres do tego bloga. Szanowny panie Janie, tak chciałbym zacząć. Chciałbym zapytać, dlaczego akurat nieruchomości? Jest tyle pięknych dziedzin w życiu, a akurat tutaj się spotykamy. Zapraszam. Okej, okay, to pytanie z grubej rury. Dobry wieczór państwu. Jan Dziekoński, faktycznie może dodam jeszcze dwa słowa na mój temat, bo to, że prywatnie inwestuję w mieszkania na wynajem przede wszystkim, no bo to jest moja klasa aktywów, no, w którą między innymi inwestuję. Właściwie od 10 lat, bo pierwsze kroki inwestycyjne w 2013 roku zaczynałem, ale też przez łącznie chyba 5 lat byłem członkiem zarządu w grupie Mzuri. To jest od 2 lat już nie jestem jakby aktywny w tamtej spółce, natomiast obecnie to jest pewnie od wielu lat największy operator mieszkań na wynajem w Polsce. W obecnej chwili zarządza mniej więcej 7 tysiącami mieszkań. Ja w 2013 roku miałem okazję tak naprawdę jeszcze na poziomie takim startupowym zakładać jedną z linii biznesowych tamtej spółki. A też w latach 2017-2020 byłem prezesem jednej ze spółek córek, odpowiadając za zarówno obsługę klientów inwestujących w mieszkania na wynajem, jak i obsługę spółek inwestycyjnych, spółek inwestowania grupowego, które inwestowały w mieszkania na wynajem. Więc to nie tylko jest prywatna pasja jakiś, czy sposób na lokowanie prywatnego kapitału, ale to też był przez wiele lat dla mnie no, po prostu zajęcie, powiedzmy, profesjonalne. Dłużej w moim życiu tak naprawdę byłem doradcą biznesowym, bo pracowałem w doradztwie strategicznym, tak zwanym, doradzając przede wszystkim dużym polskim międzynarodowym korporacjom, może tak skracając. Dlaczego nieruchomości? To słowem wstępu może powiem, dlaczego to jest ciekawa klasa aktywów, ale dlaczego też ona ma dużo takich plusów ujemnych. Nieruchomości są o tyle, powiedzmy, zgrabne, że są dość zrozumiałe dla większości ludzi, spełniają dość podstawową potrzebę ludzką. W efekcie można powiedzieć, że w nieruchomości się inwestuje od pewnie kilku tysięcy lat, a skoro od kilku tysięcy lat one się sprawdzają jako sposób inwestowania, to pewnie przez kolejne kilka tysięcy lat nam będą całkiem dobrze służyć. Kryptowaluty, to jest jakieś tam przeciwwagi, no to jest twór, który ma powiedzmy ponad 10 lat, powiedzmy około chyba 2008-2009 to były początki Bitcoina. No więc na razie trudno wyrokować, czy kryptowaluty zostaną z nami kilka tysięcy lat. No, na razie powiedzmy przechodzą jakieś tam powiedzmy drobne zawirowania. No więc trwałość powiedzmy modelu biznesowego nieruchomości jest dość atrakcyjna. Jest to zrozumiała klasa aktywów.
No, ale później wejdziemy w szczegóły. No, są tyle ciekawe, że no, nie trzeba jakiegoś wyższego wykształcenia i wielu lat spędzonych, dajmy na to, w domu maklerskim czy na uczelni ekonomicznej, żeby móc inwestować w nieruchomości. Jest dużo, nie wiem, szkoleń, książek, kanałów YouTube'owych i tak dalej, dużo wiedzy na ten temat. No i też trudno popełnić jakieś, przynajmniej inwestując w sposób prosty, no trudno popełnić jakieś takie radykalne i karygodne błędy, które by kończyły się do nas utratą na przykład kapitału. Oczywiście tak chodzi po ludziach i też wiele potknięć można dokonać, natomiast jeżeli powiedzmy będziemy się trzymali taki by the book, jak to się po staropolsku mówi, no to jest taka inwestycja, która może fajerwerków nie przyniesie, ale z drugiej strony no przynajmniej coś regularnego takiemu inwestorowi może przynieść. Z drugiej strony, no, już kończąc jakby tą wypowiedź początkową, nieruchomości, ponieważ spełniają też właśnie tą podstawową potrzebę ludzką, czyli dach nad głową, bywają upolitycznione. Obecność zwłaszcza inwestorów spekulacyjnych potrafi jakby zaburzać taki rynek, jest rynek nieruchomości mieszkalnych, który powoduje, że nagle z czegoś, co w sumie powinno, albo chcielibyśmy, żeby każdy miał dostęp do przynajmniej nieruchomości, czy to własnej, czy wynajmowanej, ale no, żeby to było jakoś w racjonalnych pieniądzach osiągalne, no może się dziać tak, że ten rynek jest zaburzony, ceny czy dostępność nie odzwierciedlają realnych możliwości, na przykład nabywczych, konsumentów, no i zaczynają się problemy. No i o tym pewnie też dzisiaj porozmawiamy. Tak, no właśnie o tej firmie, o której pan mówi, o tym założycielskim momencie też chciałem porozmawiać za chwilę, bo mam też kilka pytań odnośnie masowych zakupów i to mniej więcej tam, gdzie chciałem wkleić, ale okej, jak poszło na początku, to super, przepraszam, że od tego też nie zacząłem. Mam takie pytanie, dosyć świeży temat. KNF łagodzi warunki oceny zdolności kredytowej i przekaz w rynek dla ostatniego łańcucha tutaj, czyli dla konsumenta, idzie taki, że stopy procentowe będą niższe przy wyliczaniu, znaczy inaczej, rekomendacja, tak, czyli minimalna tutaj wchodzi na 2,5% punkta procentowego z 5, czyli o połowę. I teraz pytanie jest takie, co to oznacza dla właśnie tego naszego konsumenta, który przychodzi do okienka bankowego? Czy to jest coś, z czego powinien się cieszyć, czy mamy gdzieś haczyki w związku z tą informacją? Ja może trochę tylko kontekstu dodam. Gdyby było tak, że, albo inaczej, mieliśmy w historii takie sytuacje, kiedy banki spuszczone, jakby nazwijmy to z takiego paska, może inaczej. W świecie idealnym, ja jestem zwolennikiem wolności i swobód gospodarczych i generalnie jak najmniejszego udziału państwa i regulacji tego, w jaki sposób, przynajmniej takie niestrategiczne obszary biznesu czy gospodarki sobie funkcjonują. No niestety okazuje się, że to natura ludzka, niektórzy powiedzą pazerność, inni powiedzą, że po prostu taki tak zwany homo economicus, powoduje, że w pogoni za zyskiem no, czasami się dzieją rzeczy, których może byśmy nie chcieli. No i przykładem tego jest na przykład udzielanie kredytów, gdzie banki, co pokazały na przykład nam sytuację w Stanach Zjednoczonych do 2006-2007 roku, gdzie banki z bardzo mocno poluzowanymi regulacjami, czy właściwie można powiedzieć wręcz bez tych regulacji, no, można powiedzieć w cudzysłowie wciskały kredyty komu się dało. To się skończyło po pierwsze bańką cenową na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, a po drugie, w momencie, kiedy jeszcze sektor finansowy tam zaczął jeszcze dodatkowo kombinować, no to stworzył, można powiedzieć, taki dość duży problem dla sektora finansowego poprzez, powiedzmy, takie instrumenty pochodne właśnie oparte o kredyty mieszkaniowe. No, long story short, w momencie, kiedy banki działały sobie samopas, może tak powiem, działy się straszne rzeczy. Każdy dostawał kredyt, banki się nie zastanawiały, czy dana osoba powinna takie kredyty otrzymać. W Polsce poniekąd też mieliśmy dość luźne warunki w tamtych latach, 15 lat temu można było dostać kredyt na tak zwane LTV, czyli stosunek kredytu do wartości nieruchomości przekraczający 100%.
Czyli nie dość, że mogliśmy dostać kredyt na mieszkanie zabezpieczonym tym mieszkaniem, to jeszcze mogliśmy dostać 10 czy 20% ekstra, kupić za to, nie wiem, wycieczkę, samochód czy cokolwiek innego, czy przegrać to w kasynie. No bo było założenie, no jak ceny nieruchomości rosną, no to ta nadwyżka się szybko tam uzupełni wartością mieszkania. Oczywiście to jest fikcja, tak to nie działa, więc zwłaszcza od tego kryzysu finansowego mamy postępującą regulację sektora bankowego i tutaj w Polsce KNF, właśnie Komisja Nadzoru Finansowego od właśnie nastu lat rozwija tak zwaną rekomendację S, która reguluje w jaki sposób między innymi banki wyliczają zdolność kredytową. No i teraz fast forward do dzisiaj, właśnie do wczoraj, właśnie padła informacja o tym, że KNF obniża tak zwany bufor na ryzyko stopy procentowej właśnie do 2,5 punkta procentowego. Co to oznacza? W momencie, kiedy do banku przyjdziecie Państwo po kredyt, powiecie, zarabiam 10 tysięcy złotych netto, no to bank, wyliczając tak zwaną zdolność kredytową, czy weryfikując, czy Państwo będą w stanie jakby regulować taki kredyt, czy właśnie opłacać raty kapitałowo-odsetkowe za ten kredyt, no biorą to te dochody, no ale muszą przyjąć jakieś tam założenia. No i właśnie te założenia płyną między innymi z rekomendacji S. Jedną z rzeczy, którą bank sprawdza, to jest nie to, czy Państwo będą w stanie opłacić ratę przy obecnym oprocentowaniu, tylko co by było, gdyby jednak to oprocentowanie poszło do góry, gdyby stopy procentowe wzrosły wzwyż. I jeszcze przedwczoraj, można powiedzieć, wytyczną bazową było dodanie 5 punktów procentowych, całkiem, można powiedzieć, z jednej strony dużo, choć stopy procentowe tak naprawdę w ciągu ostatniego roku wzrosły o niemal 7 punktów procentowych. Z drugiej strony można powiedzieć, no dobra, mieliśmy sytuację faktycznie, że i to bardzo świeżą, że te stopy procentowe faktycznie tak wystrzeliły. Wskutek najpierw inflacji takiej post-covidowej u nas w Polsce połączonej też z bardzo napiętym rynkiem pracy, dość luźną polityką pieniężną, właśnie no, taką bardzo ekspansywną. Później jeszcze doszła taka inflacja podażowa wynikająca właśnie z wybuchu wojny. No i tuż po wybuchu wojny KNF zwiększył ten bufor do 5 punktów procentowych. I teraz, co to oznacza dla konsumenta? Z jednej strony można powiedzieć, no tak, jeżeli ten bufor spada z 5 punktów procentowych do 2,5, no to z dnia na dzień zdolność kredytowa tego Kowalskiego rośnie. No bo bank jest mniej pesymistyczny, można powiedzieć, w tej całej kalkulacji. No i gdyby tak, powiedzmy, przyjąć sobie za taki punkt wyjścia, jeżeli wczoraj, czy tam przedwczoraj Kowalski, zaraz wyjaśnię dlaczego, skąd się wzięła ta liczba, no to dzisiaj magicznie w ciągu jednego dnia zmniejszenie tego buforu powoduje, że będzie miał zdolności kredytowej 280 tysięcy, mniej więcej, zależnie od banku i tak dalej. Czyli o ponad 20% wzrosła mu zdolność kredytowa, o te 50 tysięcy, można powiedzieć, no to Kowalski zaszaleje. Natomiast ten sam Kowalski z tymi samymi dochodami jeszcze rok temu, przepraszam, mam 23, jeszcze półtora roku temu, w połowie 21 roku, w czerwcu, miał zdolności kredytowej na 630 tysięcy złotych. A przed wybuchem pandemii, pod koniec 19 roku, miał zdolności kredytowej na 500 000 złotych. I teraz, jak to oceniasz? No, gdyby Kowalski się urodził w zeszłym tygodniu, czy tam pojawił się w Polsce, no to Kowalski stwierdzi, super, mam większą zdolność kredytową. Jeżeli Kowalski jednak pamięta troszeczkę wstecz, no to można powiedzieć, fajnie, że mi wzrosła zdolność kredytowa, no ale realnie ja nadal mam mniejszą zdolność kredytową o 55% niż miałem jeszcze półtora roku temu. No jakby z takiej realnej perspektywy rynku, no to jest, można powiedzieć, taki trochę listek figowy, bo to nie jest specjalnie jakaś radykalna zmiana. Oczywiście dla części konsumentów, których zdolność kredytowa była na przykład jeszcze niedawno totalnie tak na granicy tego, powiedzmy, danej nieruchomości, którą chcieliby nabyć, no to ta zmiana powoduje, że oczywiście nagle będą w stanie jakąś tam nieruchomość kupić. Oni się przesuną do tego. Ale dla przeciętnego kupującego z przeciętnymi dochodami
No to tak jak tydzień temu nie byłby w stanie kupić przeciętnej nieruchomości, tak samo i po tej zmianie nie będzie w stanie nabyć tej nieruchomości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bo tak naprawdę my tak naprawdę przywracamy, czy właśnie KNF przywraca poziom buforu, jaki był stosowany przed kwietniem 2022 roku. Więc to też nie jest tak, że to jest jakiś wielki prezent i wielkie poluzowanie. To jest przywrócenie pewnych warunków, które funkcjonowały do marca zeszłego roku. To poluzowanie też nie dotyczy wszystkich kredytów. Mianowicie KNF w swojej wytycznej powiedział 2,5 punkta procentowego, ten niższy bufor, kiedyś, który mógł być stosowany do wszystkich kredytów, obecnie będzie mógł być stosowany do kredytów o okresowo stałej stopie procentowej na okres 5 lat. Te kredyty powodują, że mamy ustaloną ratę na 5 lat. Czy stopy procentowe pójdą do góry, czy pójdą w dół, nas to nie interesuje. Przez 5 lat mam stałą stopę procentową. Natomiast te kredyty nie są w Polsce przynajmniej do niedawna nie były specjalnie popularne. Jeszcze 2-3 lata temu można było praktycznie, to stanowiło około 1% rynku. W momencie, kiedy stopy procentowe zaczęły iść do góry, a banki zostały przymuszone troszeczkę do wprowadzenia takich kredytów do oferty, ich udział wzrósł do około 50-60% sprzedaży. Natomiast to jest ciągle, można powiedzieć, niski poziom w porównaniu na przykład do rynków zachodnich, gdzie w niektórych krajach kredytów o stopie zmiennej w ogóle się nawet nie udziela. Albo udziela się ich zdecydowanie 5, 10, może procent. Większość to są kredyty o stałej stopie, bo wychodzi się z założenia, że kredyt hipoteczny to nie jest instrument do spekulowania. Kowalski przecież nie ma zielonego pojęcia, jaki będzie poziom stóp procentowych w przyszłości. Jego dochody też nie są uzależnione od tych stóp procentowych, skoro nawet ekonomiści do końca nie wiedzą, jakie te stopy procentowe będą. Co powoduje, chcę też przez to powiedzieć, że to udogodnienie, oczywiście ono będzie dla tych kredytów o stałej stopie, no ale połowa mniej więcej kredytobiorców w Polsce jakoś nie bardzo lubi te kredyty, bo też myśli, no dobra, ale przecież zaraz te stopy procentowe może spadną, to po co ja będę wchodził na tą stałą stopę? Byłbym wówczas frajerem, bo mamy taki narodowy jakiś, można powiedzieć, w tym przypadku kredytów, takie podejście, że to jest coś, na czym ja muszę zarabiać, na czym nie mogę tracić w ogóle. Bardziej się myśli w tych kategoriach, aniżeli w kategorii chciałbym mieć pewność, stabilność i jakby to powiedzieć, spać spokojnie przez kolejne X lat. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, że obniżenie tego buforu, super, że to nastąpiło, na pewno części ludzi to pomoże. No ale dopóki mamy stopy procentowe na poziomie 7 punktów procentowych, nieomal, bo 6,75 to jest stopa referencyjna, tak naprawdę nawet możemy obniżyć bufor do zera, to i tak nie spowoduje, że Kowalscy będą mieli wyższą zdolność kredytową niż na przykład w roku 2021, 2020 czy 2019. Więc dlaczego ja tak mocno jakby wskazuję na tamte lata? 2021 rok to był rok, kiedy mieliśmy po pierwsze tak zwane zerowe stopy procentowe. No tam one były nieomal zerowe. Ich skutek był taki, że na przykład para osób z minimalnym wynagrodzeniem w tamtym roku mogła dostać 0,5 miliona złotych kredytu. Na, jakby to powiedzieć, logikę, dwie osoby z minimalnym wynagrodzeniem dostające 0,5 miliona złotych, to się wydaje troszeczkę dużo. Skutek był taki, że w 2021 roku osiągnęliśmy rekord wszechczasów w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych kredytów, o liczbę sprzedanych mieszkań, liczbę uruchomionych budów indywidualnych domów. No generalnie cały rynek, można powiedzieć, kolokwialnie można powiedzieć, żarł. Wszystko się sprzedawało jak szalone. Dlaczego? No bo jeżeli mam nieomal nieograniczoną zdolność kredytową, no to czemu nie mam zaszaleć? Normalnie byłoby mnie stać na dwa pokoje, 40 metrów, ale teraz nagle mnie stać na 3 albo 4 pokoje. No to ja sobie kupię te 3 albo 4, jeszcze wezmę samochód w leasingu i tam coś jeszcze. No i oczywiście zerowe stopy procentowe, zwłaszcza przy dość wysokiej inflacji, bo tak naprawdę wchodziliśmy w rok z inflacją na poziomie około 3-4 punktów procentowych, czyli powyżej celu inflacyjnego NBP, no to jest murowany wzrost cen nieruchomości między innymi, ale różnych aktywów generalnie i gigantyczny popyt, który wywindował między innymi też ceny nieruchomości. No i teraz
Te ceny nieruchomości nie wynikały z tego, że my w Polsce zaczęliśmy zarabiać z dnia na dzień 20 albo 30% więcej, albo ktoś dał nam prezent w postaci wielkiego spadku. No nie, przede wszystkim mogliśmy zaciągać bardzo wysokie kredyty z niskimi ratami. Z dnia na dzień to się zmieniło. I teraz mamy taką dość trudną sytuację jak teraz. Więc już kończąc odpowiedź na to pytanie, zmiana tego buforu nic nie zmieniła, niewiele zmienia może w stosunku do możliwości zakupowych większości Polaków, bo tak jak nie mieli zdolności kredytowej jeszcze w zeszłym tygodniu, tak jak i po obniżeniu tego buforu, też ta sytuacja się jakoś radykalnie nie poprawi. Okej, okay, czyli ta statystyka, która mówi, że w styczniu rok do roku spadło ilość wniosków kredytowych o ponad 50%, to raczej nie ma szans, żeby się zmniejszyła ku lepszemu. Znaczy, w styczniu faktycznie, że tak, jak popatrzymy rok do roku, to faktycznie liczba wniosków kredytowych, czy tam osób składających takie wnioski spadła chyba o 53% dokładnie rzecz biorąc, ale jak porównamy do grudnia zeszłego roku, to tam był taki delikatny wzrost o 7%. No i to znowu jest troszeczkę taka gra na liczbach. Troszeczkę na tym rynku się poprawia, w tym względzie, że mamy pewną stabilizację, jeżeli chodzi o stopy procentowe. Potencjalnie gdzieś tam na horyzoncie bliższym czy dalszym, to jest oczywiście też dyskusyjne, majaczą potencjalnie może obniżki stóp procentowych. Kryzys, recesja no nie następuje tak, jak niektórzy to wieścili. Wojna się jakoś tam specjalnie nie rozkręca, no to faktycznie część osób, która zdolność kredytową ma, wraca na rynek nieruchomości. Te osoby, które mają gotówkę, zdecydowanie, jeżeli przeinwestują, to jakby próbują wykorzystać, powiedzmy, tą trudną sytuację, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań do jakichś okazyjnych zakupów, no ale te 7% to ciągle, to jest bardzo niski poziom. To ciągle ten poziom zapytań, on jest najniższy bodajże z okresu ostatniej dekady, więc to są nieznaczne zmiany. I oczywiście ten bufor delikatnie też to poprawi, ale to nie jest tak, że wrócimy do poziomu nawet z takich normalnych lat jak 2015-2018. Dobrze, to ja trochę odwrócę pytanie. To w takim razie, skoro jest mniej kupujących, to czy brakuje mieszkań w Polsce, jeżeli chodzi o rynek deweloperski? Czy nie ma ofert na rynku? To trochę zależy, gdzie i jakich mieszkań. Nie da się niestety, a może i dobrze, ale nie da się jakby wszystkiego ubrać nie wiem, w jedną statystykę i powiedzieć brakuje albo nie brakuje. Na przykład są rynki geograficzne takie, gdzie właściwie no, można wybierać w dowolnych ofertach i przebierać jakby w tym, co deweloperzy mają w sprzedaży. Jakie to są rynki? To są na przykład miasta wojewódzkie, nazwijmy to kategorii B, mniejsze. Nie wiem, Rzeszów, Szczecin, to będzie też Łódź na przykład. To nie do końca jest rynek B, ale w każdym razie to nie są te czołowe miasta, które powiedzmy każdemu przychodzą na myśl, jeżeli chodzi o zainwestowanie w danym mieście, bo mam nadwyżki finansowe. To są też przedmieścia albo obrzeża nawet dużych miast, takich jak Warszawa, tam gdzie przede wszystkim na przykład lokowane były budowy takich inwestycji typu szeregowce, gdzie na jednej działce było budowanych 10 domów, 50 domów, nawet 200 domów, gdzie te inwestycje bardzo często były prowadzone przez nieduże profesjonalne firmy, powiedzmy deweloperskie, które na przykład są notowane na giełdach, tylko mniejsze, średnie przedsiębiorstwa, czasami nawet były to takie prywatne inicjatywy osób, które na przykład prowadziły kompletnie inny biznes albo były nawet zatrudnione na etacie. No i widząc to, co się dzieje w 2021 roku, kiedy nagle wszyscy chcą kupić dom, bo po pandemii nagle praca zdalna stała się fajna, mieli wszyscy zdolność kredytową, no to, że tak powiem, inwestycje ruszyły szeroko, dość mocno. Wystarczy wsiąść w samochód, pojechać pod miasto dowolne, proszę się przejechać po tamtejszych jak miejscowościach czy wioskach i zobaczyć, jak dużo w tej chwili nieskończonych budów stoi, albo jak dużo powstało, powiedzmy, tego typu inwestycji. Więc tam można przebierać. Z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy na przykład kupić mieszkanie, dajmy na to, w Śródmieściu Warszawy, no to życzę powodzenia. Praktycznie nie ma tam inwestycji.
No więc troszeczkę to zależy, gdzie, co i jak. W segmencie, jakby ten kryzys, który w nas uderzył, a właściwie może nie tyle kryzys, co ograniczenie tej zdolności kredytowej, no oczywiście uderzył przede wszystkim w osoby powiedzmy, zarabiające przeciętnie, klasę średnią, no bo to jest ten obszar rynku, który musiał się i musi do dzisiaj się finansować kredytem. No po prostu oni zniknęli z rynku, a pod nich właśnie były kreowane takie inwestycje właśnie jak te domy, te szeregowce, czy inwestycje deweloperskie gdzieś na w dalszych jakichś tam dzielnicach. Tych osób i tak nie byłoby stać na te nieruchomości, dajmy na to w Śródmieściu dużych miast. A z drugiej strony, no te osoby, które mają gotówkę albo mają wysoką zdolność kredytową nadal, które chętnie by na przykład kupiły takie mieszkanie, dajmy na to w takich bardziej centralnych lokalizacjach, no to tam sytuacja już nie jest taka prosta, bo w ścisłych centrach miasta, albo nawet w dobrze zlokalizowanych dzielnicach nie jest to takie proste, żeby pozyskać grunt i w miarę szybko, że tak powiem, uruchomić ten grunt do budowy. No i na przykład tam można byłoby powiedzieć, że tam brakuje mieszkań. Ale oczywiście to jest pytanie takie bardziej filozoficzne, czy wszyscy muszą mieszkać w śródmieściach miast. Oczywiście jest wiele dzielnic tak zwanych podmiejskich, dzielnic powiedzmy w takich powiedzmy dobrze skomunikowanych, ale niekoniecznie będących takim ścisłym śródmieściem, gdzie, no i tutaj, jeżeli się rozejrzymy na poszczególne miasta, no to są miasta, gdzie faktycznie tych inwestycji jest całkiem dużo i ciągle te mieszkania są nadal osiągalne, są w ofercie. No można dyskutować jeszcze, czy one są do kupienia od dzisiaj, w sensie, czy to są gotowe obiekty, czy to są tak zwane dziury w ziemi, czy budynki, które dopiero powstają. A teraz pytanie, czy brakuje mieszkań na rynku pierwotnym? A co z rynkiem wtórnym? No bo na koniec dnia znowu, dla spełnienia potrzeb jakby mieszkaniowych człowieka, to nie ma znaczenia, czy to mieszkanie jest z rynku pierwotnego, czy wtórnego. No, on po prostu potrzebuje mieszkania. U nas się trochę tak przyjęło, zwłaszcza wśród młodych osób, że ten pierwszy zakup to koniecznie musi być rynek pierwotny. I faktycznie osoby młode kupujące pierwsze mieszkanie stanowili dotychczas do 2021 roku przeważającą część kupujących właśnie na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym te proporcje były troszeczkę bardziej wyrównane z osobami, które nabywały te nieruchomości bardziej w takich celach inwestycyjnych. Więc to troszeczkę myślę, że to jest bardziej kwestia filozoficzna. No i teraz pytanie, czy brakuje generalnie w Polsce mieszkań? To znowu zależy gdzie. Możemy pociągnąć ten temat, ale nie wiem, czy dla Państwa to jest interesujące, żeby jakby wchodzić... Znaczy, ja chciałem tylko doprecyzować, bo tutaj jakby chciałem doprecyzować pytanie dotyczące, czy brakuje mieszkań. Myślę, że to jest ten czas. W kontekście takiego przekazu, przede wszystkim medialnego ze strony rządzących, o tym, że są fundusze, które na siłę, na maksa wykupują wszystkie mieszkania dostępne w Polsce. Stąd może takie niedoprecyzowane pytanie, ale czy w związku z tą informacją faktycznie tych mieszkań brakuje, czy to jest groźna sytuacja dla przeciętnego Kowalskiego, który zamierza nabyć nieruchomość, czy to jest dobra informacja dla dewelopera? Dobra, to ja to rozłożę odpowiedź na kilka części. Generalnie mieszkań w Polsce brakuje, generalnie, ale ich przyczyną tego braku nie są jakieś mityczne fundusze, czy takie bardziej prawdziwe fundusze, tylko lata albo nawet już ponad dekada błędów w zakresie polityki mieszkaniowej, prawa budowlanego, polityki pieniężnej także w ostatnim czasie, które nawarstwiły szereg różnych problemów. Zaraz jakby rozpakujemy, że tak powiem, co się kryje pod tymi błędami. Natomiast żeby tylko teraz wprost jakby zaadresować ten temat tych funduszy. Bo rozumiem, że pan jakby odnosi się, Bogusławie, do też zapowiedzianego na początku zeszłego miesiąca tak zwanego podatku od hurtowych zakupów mieszkań, no ale też po drodze wprowadzonego pewnego ograniczenia w nabywaniu w ogóle tych większej ilości mieszkań, powyżej konkretnie 5 lokali mieszkalnych. W Polsce jest mniej więcej 15 milionów mieszkań. Rocznie oddawanych jest obecnie przez deweloperów
około 100 tysięcy mieszkań, plus indywidualnej budowy, tam jest kolejnych kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. Fundusze, tak zwane PRS, Private Rented Sector, czyli fundusze, które kupują obiekty, całe budynki oczywiście, bo z perspektywy funduszu no, prościej jest zarządzać całym budynkiem. W Polsce to są przede wszystkim fundusze zagraniczne. Też wyjaśnię, gdzie tu jest błąd ten, też naszych polityków. To są fundusze no, w przeważającej mierze z kapitałem zagranicznym. Posiadają obecnie około 10 tysięcy mieszkań. Czyli 10 tysięcy z 15 milionów. I te 10 tysięcy zostało nabyte na przestrzeni kilku lat. Jak ostatnio widziałem statystykę, zaraz sobie spróbuję ją znaleźć. Jak ostatnio widziałem statystykę, jak dużo wśród tylko deweloperów notowanych na giełdzie, jak duży był zakup mieszkań przez fundusze PRS. To w 2022 roku, w zeszłym roku, te fundusze kupiły 8% mieszkań, które wyprodukowali deweloperzy giełdowi. Przy czym deweloperzy giełdowi stanowią tylko 20% rynku. Dlatego, że no, to jest rynek bardzo rozproszony, to głównie, tak jak mówię, małe i średnie przedsiębiorstwa czy prywatna inicjatywa, to głównie te podmioty budują i te podmioty kompletnie nie sprzedają do rynku PRS. Więc jeżeli popatrzymy na całą skalę rynku, takiego, ile mieszkań jest sprzedawanych w ciągu roku, no to fundusze PRS kupiły może 1% mieszkań. Więc to jest kompletnie chybiona teza. Jest druga, jakby drugie dno jakby też tego gonienia za funduszami, no bo się mówi, że to nie są te fundusze, nie tylko te fundusze, które wynajmują, no bo one przynajmniej wynajmują, ale są też jakieś takie fundusze, które kupują całe budynki, a potem trzymają te mieszkania jakby pod kluczem puste i czekają spekulacyjnie, aż ich wartość wzrośnie. Osobiście jestem 10 lat na rynku i ja się nie spotkałem praktycznie z żadną sytuacją dużego podmiotu, który kupił, nabyłby taką nieruchomość i nic z nią by nie robił. One zawsze trafiają na wynajem. Zdarzało mi się faktycznie anegdotycznie napotkać sytuację, kiedy osoba zamożna, na przykład właściciel fabryki albo kilku fabryk, który ma duże nadwyżki finansowe, na przykład kupował jednego dewelopera, 10 mieszkań, drugiego 10 mieszkań i w pewnym momencie się zastanawiał, no dobra, może ja to wynajmę? Okej. Okay. Ja na przykład dla takiej osoby wykonywałem kalkulacje, czy mój zespół właściwie, za ile to można wynająć, za ile można wykończyć, jaka tam będzie stopa zwrotu i tak dalej. I taka osoba na przykład machała ręką i stwierdziła, a to ja będę tutaj z tym wynajmowaniem się zawracał sobie gitarę. To właśnie jeżeli stoi i nic się tam nie dzieje, to i tak ten wzrost wartości robi robotę. Więc faktycznie anegdotycznie takie osoby się zdarzają. Ale podkreślam, to raczej się zdarzają. Pewnie można ich na palcach, może nie jednej ręki, ale powiedzmy kilku rąk można byłoby policzyć, więc skala znowu tego procederu jakaś gigantyczna na rynku nie jest, chociaż faktycznie występuje. Natomiast znowu to jest margines, to są promile. Dziękuję za tą odpowiedź. Chciałem też przywitać Seweryna, który jest tutaj hostem i pomaga mi prowadzić tą audycję. Więc Sewerynie, jeżeli masz pytania, to śmiało, jeżeli nie, to ja przejdę dalej, bo wiem, że planowałeś zadać, także zapraszam. Dobry wieczór. Ja mam dwa pytania i pierwsze takie, które uważam, no ostatnio nawet w Kanadzie uważam, że jest pierwsze pytanie a propos flippingu. Jak pan sądzi, w Kanadzie właśnie się ukazało, że ten flipping jest bodajże zakazany, czy w Warszawie, czy w dużych miastach w Polsce flipping ma wpływ na cenę nieruchomości? I czy rzeczywiście podbija tą cenę nieruchomości? I jeszcze mam prośbę, żeby pan profesjonalnym językiem wytłumaczył słuchaczom, na czym polega flipping. Bardzo dziękuję. Dobra, to zacznijmy od tego flippingu faktycznie. Czym jest flipping? Pewnie w Polsce mieliśmy jakąś ładną nazwę na to, ale ona już się zatarła i przejął się flipping. To po prostu jest w dużym skrócie obrót nieruchomościami. Jak mówiłem, że inwestowanie w nieruchomości działa od kilku tysięcy lat, to ja, wydaje mi się, że od kilku tysięcy lat równie dobrze się obraca właśnie
działkami, tylko kiedyś tam się wypasały owce, a dzisiaj bardziej się stawia farmy paneli fotowoltaicznych, albo się flipowało, nie wiem, zamkami czy czymkolwiek innym. Flipping w takiej nowoczesnej formie, on przyjmuje kilka postaci i taką najczęstszą postacią, bo prowadziłem takie badania ankietowe też, w jaki sposób ludzie flipują. To jest kupno nieruchomości, która z reguły jest do jakiegoś co najmniej małego remontu czy liftingu, ale bardzo często jest do remontu generalnego, które tak zwany flipper przeprowadza, czyli dodaje wartość do tego mieszkania i już sprzedaje gotowe rozwiązanie konsumentowi najczęściej, bo są mieszkania fliperskie, najczęściej trafiają do konsumentów. Gotowe, wykończone, nawet z kwiatkami, sztućcami, pod klucz, z tak zwanym home stagingiem. Natomiast to jest jeden z wariantów jakby flipowania mieszkaniami. Flipuje się mieszkaniami na wynajem, gdzie flip obejmuje na przykład to, że mieszkanie nie tylko jest wyremontowane, wykończone, ale tam w środku jeszcze jest najemca z umową najmu i ten, kto kupuje to mieszkanie, jest inwestorem i on wie, ile będzie zarabiał na przykład na tym mieszkaniu. Czasami flip polega na tym, że ktoś, czyli ten flipper jakby rozwiązuje problem na przykład prawny lub finansowy osoby sprzedającej, no to są czasami historie jakichś trudnych spadków, scalenia udziałów, spłacenia jakichś zadłużeń, na które po prostu innej metody nie ma i tam wisi już komornik. I na przykład odsprzedaje tak zwanego flipa na brudno innemu fliperowi, który już bardziej się para remontem. Flipować oczywiście też można kamienicami, działkami, lokalami użytkowymi. To po prostu jest obrót. Flipować można znaczkami, samochodami, obrazami, statkami. No, to po prostu jest obrót. Przy czym w nieruchomościach faktycznie ten obrót z reguły w większości przypadków ma wartość dodaną w postaci co najmniej przeprowadzenia remontu albo wykończenia mieszkania, jeżeli z rynku pierwotnego. I teraz faktycznie pojawiają się też takie tezy i powiedzmy tezy, że obecność fliperów na rynku może doprowadzać do zaburzeń cenowych, czy po prostu, że ceny rosną ponadnormatywnie, albo do spadku dostępności czy tam podaży mieszkań jakby na danych rynkach. No i to znowu troszeczkę zależy, gdzie, co i jak. Badanie, które chyba prowadził między innymi dr Adam Czerniak, bodajże z chyba z Hanną Milewską-Wilk i z Przemysławem Chimczakiem bodajże, jeżeli dobrze pamiętam trzeciego autora. Oni przeprowadzili jakby przegląd, jak dużo transakcji w Polsce w przeciągu ostatniej bodajże dekady mogło być potencjalnie flipami. Oni sprawdzali po prostu, jak szybko to ile jest takich mieszkań, które zmieniają właściciela dwukrotnie w ciągu jakiegoś krótkiego okresu czasu. I oni wyliczyli, że przeciętnie w skali Polski bodajże chyba 4 albo 5% transakcji mieszkaniowych może być flippingiem. Przy czym jakby ta liczba była zróżnicowana. Na dużych rynkach typu Warszawa, Kraków to było raczej 2-3%. Bo to są dość głębokie rynki. Na rynkach, gdzie tego jakby osób kupujących mieszkania dla siebie albo inwestorów, którzy sami sobie remontują, jest mniej, gdzie jakby to fliperowi jakby bardziej jest powierzona ta rola, no ten udział rósł do 5, 10 albo nawet i więcej procent. Nie zostało udowodnione w tych badaniach, że tam był negatywny wpływ na ceny, czyli na pompowanie cen. No, natomiast jakby badania amerykańskie faktycznie potwierdzały, że duży udział flippingu, zwłaszcza też w tych latach 2000 do 2006 roku, one mogły sprzyjać tej bańce cenowej w tamtym czasie. W Polsce to zależy, ale no ja się skłaniam ku temu, że no flipping ma jakiś tam wpływ na podbijanie cen. Natomiast inna praktyka jest taka, przynajmniej z moich obserwacji, jest taka, że duża część fliperów w ogóle, można powiedzieć tak kolokwialnie, wypięła wrotki w 2022 roku, ponieważ no, najłatwiej się flipuje wtedy, kiedy ceny rosną. W momencie, kiedy w 2022 roku okazało się, że klienci nie mogą zaciągać kredytów tak łatwo jak dotychczas i nie akceptują już rosnących cen tak łatwo, no to się nagle okazało, że ten biznes flippingowy już tak prosty nie jest. No i jakby potencjał zyskowy jest troszeczkę mniejszy, albo przynajmniej jest trudniejszy do osiągnięcia.
Czyli w dużym skrócie, jak ceny rosną, to tych fliperów jest więcej, no bo łatwiej się zarabia. Jak ceny wyhamowały albo nie daj Boże zaczną spadać, no to fliperzy w naturalny sposób trochę znikną. I teraz, czy to jest dobrze, że oni są, czy ich nie ma? No nie wiem, 4% to nie wydaje się dużo z jednej strony. Z drugiej strony, mając świadomość, że dla części osób to jest usługa po prostu, wartość dodana, że ktoś kupuje gotowe mieszkanie, nie musi czekać, nie musi się handryczyć jakby z ekipą remontową, z architektem, kupnem materiałów budowlanych i tak dalej. Kupuje gotowe rozwiązanie, gotowe mieszkanie, do którego tylko wstawia walizki i tam się wprowadza. No jak dla mnie to jest jakaś tam usługa po prostu. Więc też nie można jej demonizować. A odnosząc się do Kanady, to wydaje mi się, że to nie flipping został zakazany, tylko nabywanie nieruchomości przez nierezydentów, osoby, które nie posiadają obywatelstwa kanadyjskiego. I tutaj to było wycelowane przez osoby właśnie obcokrajowców, którzy na przykład pompują ceny na rynku kanadyjskim. Nie wiem, jak to jest w Kanadzie, ale no są takie obszary geograficzne, gdzie na przykład nagły najazd inwestorów, no dajmy na to z Rosji, bo to oni często pompowali ceny w Londynie, w Marbella i teraz obecnie bodajże chyba Dubaj jest takim obiektem, czyli takim miastem, gdzie te ceny właśnie lecą przez tych obcokrajowców. Tu konkretnie to są rosyjscy inwestorzy, ale tak samo na przykład chińscy. Dziękuję bardzo. I mam jeszcze jedno takie pytanie, bo trochę się interesowałem rynkiem kredytów i na zachodzie banki w tych stabilniejszych państwach oferują kredyty stałoprocentowe, niezależne od stóp procentowych. One są w inny sposób zabezpieczane. Czy to nie jest tak, że u nas politycy jest silne lobby bankowe wśród polityków wszystkich partii, bo nikt się nigdy tym nie zajmował. No i mieliśmy wcześniej problem kredytów frankowych, teraz mamy problem kredytów złotówkowych, bo nam drastycznie wzrosły stopy procentowe, a jak wiemy, jeszcze niektórzy ekonomiści domagają się jeszcze wyższego wzrostu stóp, co by spowodowało zapaść. Czy to nie jest tak, jak pan sądzi, czy to nie jest tak, że właśnie politycy siedzą w kieszeniach bankierów, mówiąc kolokwialnie, i o to nie dbają. Czy byłaby szansa, żeby zadbać, żeby ten rynek kredytów uregulować i żeby takie kredyty mogły być zaoferowane w Polsce? Dziękuję. To jest, zaraz odpowiem, ale widziałem, że Bogusław podnosił rękę i nie wiem, czy to było ad vocem pytanie, czy jakiś kolejny temat, bo nie wiem, czy najpierw jakby dokończyć jakby tamten wątek. Bogusławie? Gdzieś nam zniknął. Dobra, to ja odpowiem. Z perspektywy banku, z czego żyje bank? O, może w ten sposób. Bank oczywiście żyje z odsetek, no ale jeszcze tam prowizji, tam paru innych historii. No i teraz z perspektywy banku, światem idealnym, przynajmniej na tyle, na ile moje wykształcenie ekonomiczne z SGH, powiedzmy, dalsza nauka w kierunku na przykład uzyskania licencji doradcy inwestycyjnego. Dużo znajomych, którzy pracują w bankach i znajomość modeli tych biznesowych wskazuje na tak naprawdę zaoferowanie klientowi stałej stopy procentowej na okres stałego kredytu i spanie spokojnie. Bo bank wówczas ma wręcz nieomal, tam w cudzysłowie oczywiście, gwarantowany dochód, no bo on tak obliczy to oprocentowanie w ten sposób, że swój koszt finansowania będzie znał, zaoferuje kredyt klientowi, tam będzie jakaś marża zaszyta w tym produkcie i na 30 lat ma święty spokój. Nie musi się zastanawiać, czy nagle stopy procentowe tego klienta wyśmą w kosmos i spowodują, że klient po prostu zbankrutuje i będzie problem, co zrobić z tą nieruchomością. Światem idealnym jest to, żeby nie było w ogóle żadnej zmienności. Jest wówczas niskie ryzyko. Banki i instytucje finansowe patrzą nie tylko na stopę zwrotu, ale też stopę zwrotu w porównaniu do ryzyka, jaki jest związany z tym zwrotem. No i w Polsce do niedawna właściwie jedynym kredytem, jaki był oferowany czy dostępny na rynku tam z drobnymi wyjątkami, to był kredyt o stopie zmiennej. To mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym zresztą wcześniej. Kredyty o stopie okresowo stałej praktycznie nie były dostępne. I w ostatnich latach one się zaczęły pojawiać między innymi ze względu na to, że od 2021 roku, od lipca, KNF narzucił od lipca 2021 roku
posiadanie, każdy bank musi posiadać w ofercie swojej co najmniej jeden kredyt właśnie okresowo stałej stopie procentowej. I co więcej, każdy klient, który ma oprocentowanie zmienne, może przejść na to oprocentowanie stałe. I wie pan, co się działo w lipcu 2021 roku? Jest z kulawą nogą, nie chciał skorzystać z kredytów okresowo stałej stopie procentowej i mało kto przechodził ze zmiennej na stałą, mimo że mieliśmy najniższe stopy procentowe od 1989 roku w Polsce. Dlaczego? No bo my mentalnie w jakiś sposób spekulujemy na tych kredytach. Nie wiem czemu, ale to ja tłumaczyłem ludziom na YouTubie, na spotkaniach, pokazywałem wyliczenia. No jeżeli mamy zerowe stopy procentowe, to szanse, że nam te stopy procentowe pójdą jeszcze bardziej w dół, są bardzo niskie. Że pójdą do góry, są dość wysokie, zwłaszcza, że mamy wysoką inflację. Jak stopy procentowe zaczęły iść do góry, to Polacy nadal nie przechodzili na te okresowo stałe stopy procentowe. Dopiero mniej więcej po wybuchu wojny w Ukrainie faktycznie ilość wniosków i sprzedaż kredytów o okresowo stałej stopie zaczęła rosnąć i też kredytobiorcy zaczęli przechodzić częściej ze zmiennej na stałą stopę procentową. I teraz tu jest problem taki, że moim zdaniem mamy bardzo niską edukację ekonomiczną generalnie Polaków i bawimy się w jakieś dziwne spekulacje właśnie na tym, że będę zarabiał albo tracił na kredytach, zamiast po prostu mieć święty spokój i traktować tą stałą stopę procentową jako forma ubezpieczenia. A my spekulujemy. Taka jest jakaś nasza w Polsce natura. Oczywiście tu jest też trochę winy polityków, no bo dlaczego kredyty hipoteczne w Polsce są dostępne od ponad 20 lat? Dlaczego 20 lat zajęło to, żeby KNF zaczął wymuszać, żeby w ogóle takie kredyty pojawiły się w ofercie? Już nie mówię o tym, że jest jakiś obowiązek. Są kraje, gdzie nie ma kredytów o zmiennej stopie. Kolejną rzeczą jest to, że banki, nawet gdyby chciały zaproponować na przykład nam kredyt ze stałą stopą procentową na 15 lat albo na 30 lat, które na przykład w Stanach Zjednoczonych są dostępne, to nie mają możliwości, przynajmniej w Polsce, zabezpieczenia sobie kosztów finansowania na tak długi okres. Nie ma rynek tak zwanych listów zastawnych, czyli pewnego rodzaju obligacji emitowanych przez banki właśnie na zabezpieczenie tych kredytów. On jest w Polsce bardzo mało rozwinięty. No i tutaj jest dużo pracy, jeżeli chodzi o rynki finansowe, no ale znowu polski rynek finansowy ani nie jest głęboki, ani nie jest zbytnio wiarygodny. No i po prostu jest problem jajka czy kury. Najdłuższe obecnie kredyty z okresowo stałą stopą procentową mają 10 lat. I teraz jest kolejny problem, bo znaczy problem i może rozwiązanie, no bo faktycznie to, od czego zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli zmniejszenie tego buforu na ryzyko stopy procentowej, ono dotyczy właśnie kredytów o okresowo stałej stopie procentowej, albo mógłby być w ogóle ten bufor zniesiony dla kredytu, który miałby stałą stopę procentową na cały okres życia. Więc teoretycznie to powinno zachęcać kredytobiorców do korzystania z tych kredytów. Ale wie pan, jakie są komentarze na przykład na Twitterze czy na YouTubie pod materiałami na ten temat? Ubieranie kredytobiorców w wysokie stopy procentowe, hochsztaplerka, dawanie zarabiania bankom i tak dalej. Jakby cała narracja wokół tych kredytów nie jest o tym, jak zrobić dobry system, tylko że ktoś kogoś próbuje oszukać. No więc jakby mamy wszystko postawione totalnie na głowie, jak w dużym skrócie. Więc problem jest i po stronie jakby polityki, w jaki sposób ona jest prowadzona, jak jest rozwinięty rynek finansowy, jaki mamy mental, jeżeli chodzi w ogóle o produkty finansowe i rynek nieruchomości. No i wreszcie to, co jest w ofercie banków i jaki jest też poziom edukacji ekonomicznej. No wszystko leży niestety. A moim zdaniem to by bardzo rozwiązało no, takie problemy, no bo w Stanach Zjednoczonych oni się nauczyli. Przed kryzysem finansowym tam było dużo tak zwanych ARMów, czyli kredytów właśnie o zmiennej stopie, to wywołało, można powiedzieć, poniekąd te wszystkie problemy, które ten globalny, tak zwany globalny kryzys finansowy wywołał. I oni się nauczyli, że no nie, te zmienne to po prostu to jest tykająca bomba, konsumentom tego się nie daje. I rynek poszedł w stronę kredytów o stałej stopie albo okresowej o stałej stopie procentowej. No i tam po prostu Amerykanie, śmiejemy się z nich, że nie wiedzą, gdzie jest Polska, ale jakoś
radzą sobie z tymi kredytami i wiedzą, że na przykład jak były okresowo zerowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, to tam była bardzo dużo ludzi dokonywało refinansowania, czyli szło do banku i mówiło, dobra, mam kredyt, który ma 5 lat, on jest oprocentowany na 5%, teraz są zerowe stopy procentowe banku, powiedz mi, jaki mi dasz kredyt. A bank mówił, no przy takich stopach dam 2%. No i duża część Amerykanów obecnie ma kredyty na poziomie 2 punktów procentowych na kolejnych 15 czy 30 lat i ma wszystko w nosie. A my płaczemy o wakacje kredytowe i ratowanie przez polityków, którzy a poniekąd nas trochę wpędzili w ogóle w ten problem. No i dodam jeszcze, że wakacje kredytowe powodują, że akcje banków poleciały na pysk, mówiąc kolokwialnie, i ludzie, którzy oszczędzają pieniądze w PPK i w OFE, dzięki tym wakacjom kredytowym potracili pieniądze na emerytury, no ale oczywiście nikt o tym głośno nie mówi. To mam jeszcze jedno takie pytanie, bo w Polsce nieruchomość, w Polsce inwestowanie w nieruchomości jest bardzo popularne, oczywiście tylko dla osób zamożnych albo bardzo zamożnych. Jaka jest stopa zwrotu, tak jak pan inwestuje pod wynajem? Jeśli pan może powiedzieć, oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica. Zależy, kto liczy i jak liczy. To może, jakby to powiedzieć, upraszczając. Zacznijmy od uproszczenia. Tak jak na matematyce na początku dodawanie było, a potem jakieś takie bardziej skomplikowane operacje. W dużym przybliżeniu, przynajmniej w Polsce, w ostatnich latach inwestowanie w mieszkania na wynajem, bo to znowu klasa aktywów nieruchomości jest od groma. Sposobu tak, wynajmowania jest też od groma. Przepraszam, że przerwę. Tak, oczywiście mam tak. To co pan mówił, tak jak pan. Najzwyklejsze mieszkanie bez żadnych udziwnień, typu kawalerka, 2 pokoje w zwykłym mieście, ani nie w jakimś super drogim, ale ani też powiedzmy takim bardzo offowym, nazwijmy to, dzisiaj przynosi stopa zwrotu między 5 a 7%, powiedzmy. I teraz znowu jest ileś tam gwiazdek, jak to jest liczone i przy jakich założeniach. Te 5 do 7% to jest mniej więcej zwrot brutto, czyli przed podatkami. Jeszcze do zeszłego roku brutto równało się nieomal netto, bo można było na przykład wykorzystywać przy rynku wtórnym, może inaczej, generalnie można było amortyzować wartość mieszkań, czyli pomniejszać dochód odpisami amortyzacyjnymi. Przy rynku wtórnym osoba sprawna była w stanie zrobić tak, że przez kilkanaście lat nie płaciła podatku dochodowego. Takie były po prostu przepisy podatkowe. To się skończyło w tym roku, no i trzeba założyć też jakiś tam podatek dochodowy. No więc z tego 5 do 7, powiedzmy, krańcowa stopa opodatkowania na przyryczałcie to będzie, no powiedzmy, 8,5 do 12,5%. Okej, okay, to będzie jakieś 4,5 do 6,5%. Pi razy oko. I tam jest ileś tam gwiazdek, bo jeżeli weźmiemy na przykład firmę zarządzającą najmem, no to jeszcze odpalimy tej firmie ileś tam po prostu prowizji za zarządzanie, no i nam powiedzmy to spadnie z tych 4,5-6,5% odpowiednio 1 punkt procentowy w dół, mniej więcej. Z drugiej strony, jeżeli zainwestujemy, dajmy na to w tak zwany mikroakademik, czyli zrobimy duże mieszkanie, na przykład 80 metrów, tam będzie 6 pokoi, każdy pokój będzie wynajęty dla studenta czy tam kogokolwiek innego, no to ta stopa zwrotu będzie odpowiednio wyższa. Jeżeli zainwestujemy w mieście, które no, nie jest najbardziej popularne, wybierzmy sobie, nie wiem, Bytom, dajmy na to, gdzie ceny nieruchomości są zdecydowanie niższe niż, dajmy na to, w Katowicach, czynsze najmu nie są o tyle niższe, no to znowu ta stopa zwrotu będzie też nieznacznie wyższa. No i jakby to trochę zależy, natomiast no, tak upraszczając, to jest między 5 a 7%. Taki dla najzwyklejszego Kowalskiego. Co pokazuje, że jakby w stosunku do typowej lokaty dzisiaj, to nie jest opłacalna inwestycja. Oczywiście można do tego dodać wzrost wartości, natomiast no, z perspektywy dzisiejszej no, to jest co najmniej znak zapytania, czy należy zakładać w ciągu najbliższego roku dwóch wzrost wartości mieszkań. To są podzielone głosy. No w perspektywie 10 czy 20-letniej no to można pewnie na to dość duże pieniądze postawić, że jednak ten wzrost nastąpi. Natomiast dzisiaj faktycznie to jest tak na granicy.
To wie pan co? To ja mam w takim razie bardzo duże pretensje do naszych polityków i do naszych edukatorów, że oni nie mówią, że jak ktoś ma mniej pieniędzy i ktoś ma na przykład 20 tysięcy, 50 tysięcy, to może sobie kupić 10-letnie obligacje Skarbu Państwa, nie silić się na jakiś kredyt i na przykład od roku 2010 do 2020 roku na tych obligacjach 10-letnich zarobiłby 60%, czyli średniorocznie 6%. I być może, gdyby ludzie mieli większą wiedzę, jeśli chodzi o to oszczędzanie, to może troszeczkę tych nieruchomości by było więcej. Co, jak pan? Tak i nie, bo akurat ten okres, który pan wybrał, jest dość szczęśliwy dla na przykład rynku nieruchomości. W 2013 roku mieliśmy dołek cenowy po kryzysie finansowym plus po programie Rodzina na Swoim. Tak, nie mylę się. Program Rodzina na Swoim sprzyjał dołkowi cenowemu w 2013 roku. No ale to możemy sobie wyjaśnić później. I wtedy ceny nieruchomości były ultra niskie. Ja wtedy zaczynałem inwestowanie i kupowałem moje mieszkania na wynajem. Ja publicznie mówię, ile za nie płaciłem. Za najtańsze mieszkanie w Chorzowie, 18-metrowe, zapłaciłem w 2015 chyba roku 33 tysiące złotych. Remont kosztował mnie 35 tysięcy złotych. Takie były ceny. Dzisiaj to mieszkanie jest warte, no powiedzmy, między 120 a 150 tysięcy. Czyli sam wzrost wartości w tym okresie przyniósł mi owe 60%, o których pan mówi. Natomiast no, to mieszkanie jest wynajmowane od pierwszego dnia, kiedy skończył się remont. Ono idzie w najmie. Wyjątkiem był tylko moment, jak wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy po prostu tam mieszkali po prostu uchodźcy przez jakiś czas. Więc no, myślę, że stopa zwrotu z tego mieszkania no, była zdecydowanie wyższa. Ale to jest znowu specyficzny okres, kiedy z dołka dorośliśmy do górki, i między innymi w międzyczasie spadły nam stopy procentowe. A stopy procentowe mają gigantyczny wpływ na wartość nieruchomości. Zresztą tak jak innych aktywów zresztą. Natomiast ja się z panem też zgadzam, no bo ja osobiście no, jakąś część mojego portfela inwestycyjnego mam w obligacjach indeksowanych inflacją. Jestem bardzo z nich zadowolony. I dla zwykłych Kowalskich to są bardzo, myślę, atrakcyjne instrumenty, powiedzmy, inwestycyjne. Natomiast część osób może stwierdzić, ale ja nie będę kupował obligacji Skarbu Państwa, skoro ja widzę, jakie jest na przykład rozdawnictwo pieniężne, jak mocno jest zadłużony Skarb Państwa. I ja nie chcę się wystawiać na ryzyko, że na przykład w pewnym momencie minister finansów powie, ok, defaultujemy na obligacjach skarbowych. Ryzyko, że to będą te krajowe, jest niskie, no ale część ludzi po prostu przesadza czasami w tych, powiedzmy, swoich obawach inwestycyjnych i na przykład nie chce mieć związku z tym, albo obawia się tego, że po prostu przyjdzie minister finansów i powie, wiecie co, obiecywaliśmy tą inflację plus coś tam, ale zmieniamy zdanie, bo mamy problemy budżetowe, no i finito. Jednak mieszkanie to jest swoje. No ale widzi pan, tutaj na rozebrali znowu politycy, no bo to oni osłabili wiarygodność inwestowania w obligacje Skarbu Państwa. Amerykańskie obligacje są traktowane jako tak zwany instrument risk free, że choćby nie wiadomo co się działo, Skarb Państwa Stanów Zjednoczonych jakby zrealizuje swoje zobowiązania. Oczywiście też jest trochę osób wątpiących to, ale no jakby to pokazuje wiarygodność po prostu systemu politycznego i tak dalej. Jest jeszcze inna z wodą, to znaczy z niskimi kwotami inwestować w nieruchomości. Powiedzmy, że ze względu na brak pewnych legislacji w Polsce, powiedzmy, ten rynek został zagospodarowany przez tak zwane spółki inwestowania grupowego, crowdfunding i tak dalej. Sam miałem przyjemność tworzyć takie spółki i zarządzać takimi spółkami. Natomiast w krajach cywilizowanych, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, istnieje taka instytucja jak tak zwane REIT-y. Real Estate Investment Trust, czy to są specjalne spółki notowane na giełdach, czy to są spółki publiczne, notowane na giełdach, które można kupić w dowolnym momencie. Skoro są na giełdach, to tak naprawdę próg wejścia to z reguły jest wartość jednej akcji, czyli pewnie $12, złotych, euro, czy czegokolwiek tam innego. I te spółki mają udogodnienie podatkowe, ponieważ no, zwalniają na przykład podatnika z podatku belki, quasi belki, no bo u nas to jest belka, ale gdzieś indziej to są inne podatki, od dywidend, bo te spółki mają obowiązek wypłacania dywidendy w
całości zysku albo w przeważającej części zysku. I ta dywidenda pochodzi po prostu z wynajmu nieruchomości. One nie są spółkami deweloperskimi, są spółkami posiadającymi nieruchomości, z reguły komercyjne, trochę rzadziej mieszkaniowymi. I to jest takie rozwiązanie, które się tworzy, żeby dać Kowalskiemu, Smithowi, Schmidtowi czy komukolwiek innemu możliwość zainwestowania w drogie nieruchomości z niewielkim kapitałem w sposób kontrolowany, nadzorowany przez instytucje nadzoru finansowego, transparentny itd., powodując, że trafia nowy kapitał na rynek i ten nowy kapitał na przykład buduje nowe budynki. I teraz w Polsce były już trzy podejścia do wprowadzenia ustawy o REIT-ach i jakoś ciągle jej nie mamy, od ponad 10 lat. No i tu znowu, kto jest winny? Politycy. Dziękuję. Rzeczywiście to, co pan mówi, to skomplikowane, a ja chciałem trochę uprościć. Po prostu chciałem powiedzieć, że w Polsce jednak są tak zaniedbane, takie tak duże zaniedbania edukacyjne, że po prostu w Polsce ludzie albo trzymają pieniądze, trzymali na nieoprocentowanym, na słabo oprocentowanym, no teraz trochę lepiej, no ale też dużo poniżej inflacji, albo kupowali nieruchomości. Po prostu kilka procent ludzi tylko się zajmuje jakimś innym oszczędzaniem. Szkoda, że u nas tego nie ma. To jest może temat trochę poboczny. I mam jeszcze do pana takie jedno pytanie. Słuchałem takiej audycji Macieja Samcika o oszczędzaniu i on mówił, że w perspektywie wieloletniej nieruchomości nie rosną szybciej niż inflacja. One rosną tak jak inflacja, że są takie zapisy w miejscach, w których są ceny nieruchomości średnie, wiadomo, jakieś wyceny, zachowane są ceny sprzedaży od końca XVIII wieku i to pokazuje, że ceny nieruchomości rosną dokładnie tak jak inflacja na świecie. Co pan o tym powie? Tak, znaczy, to jest prawda. Właściwie te najstarsze dane, jakie ja znalazłem, one są u mnie na blogu w ogóle, ja mogę potem podrzucę linka do tej analizy, ja ją robiłem 2 lata temu. Najstarsze takie dane śledzone ciągiem są dla Amsterdamu od początku XVII wieku, czyli 400 lat danych mniej więcej. I ktoś nawet wyczarował wskaźnik inflacji, chociaż nie wiem w jaki sposób. Natomiast gdyby to powiedzmy abstrahując nawet od tych tam 400 lat czy tam 200 lat, to nawet w perspektywie tych ostatnich tam kilkudziesięciu lat faktycznie takie długoterminowe trendy pokazują, że sama wartość nieruchomości istotnie ona mniej więcej śledzi inflację z poprawką na jakieś duże zmiany w polityce pieniężnej, czyli właśnie w poziomie stóp procentowych. Jak stopy procentowe są bardzo niskie, no to ta wartość nieruchomości nagle wystrzeliwuje w kosmos, ale analogicznie się dzieje zresztą z obligacjami notowanymi na rynkach. W długim terminie tak. Tyle, że jeżeli ktoś posiada nieruchomość na przykład na wynajem, no to zarabia nie tylko na wzroście wartości, ale przede wszystkim na czynszu. I to on jest krytyczny. I ja też mam taką teorię, że ta stopa zwrotu w danym momencie z nieruchomości, bo wie pan, na przykład 10 lat temu kupiłem mieszkanie, to w Chorzowie przykładowo to najtańsze, o którym mówiłem. No ono kiedyś było wynajęte za chyba 800 zł, no ale dzisiaj jest wynajęte za 1200 zł. Więc można powiedzieć, że ta stopa zwrotu wzrosła, no ale wzrosła też wartość tego mieszkania. Ta relacja jednego do drugiego to jest bieżąca stopa zwrotu. I ona moim zdaniem w uproszczeniu się mniej więcej śledzi poziom stóp procentowych. Czyli tu też nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Kupno mieszkania, w dużym skrócie, to jest takie zabezpieczenie się na inflację oraz na zmiany w stopach procentowych. Tak znowu upraszczając. Nie mamy tutaj niczego nadzwyczajnego, to nie są jakieś nadzwyczajnie magiczne stopy zwrotu. Na zwykłych mieszkaniach ciągle mówiąc, bo oczywiście tu jest wiele gwiazdek, w jaki sposób można więcej generować zwrotu z takich nieruchomości, ale to już znowu wymaga więcej zaangażowania czasowego, umiejętności i tak dalej. I szczerze, znowu takie badania chyba są amerykańskie, ale już nikt nie przytoczę, pokazują, że w długich okresach czasu to rynek giełdowy i akcje przynoszą wyższe stopy zwrotu niż nieruchomości. Oczywiście na tych giełdach, które znowu są pod niskim wpływem polityki, jakichś geopolitycznych różnych historii, kryzysów i tak dalej. No i to znowu patrząc na rynek amerykański, no to zdecydowanie giełda tam bije nieruchomości na łeb i na łeb. No co też pokazuje, że przede wszystkim zamożni Amerykanie, nie tylko ci najbogatsi, ale po prostu klasa średnia wyższa, większość swoich nadwyżek finansowych lokuje na giełdę,
na giełdzie w akcje, a nie w nieruchomości. No tak, ale tam nie ma wakacji kredytowych, Takie. stosują banki, a to ja jeszcze, bo mnie to bardziej, najbardziej właśnie dlatego zwróciłem na to oszczędzanie, a mnie tutaj bardzo interesuje jeszcze kwestia społeczna. Niech pan mi powie, bo ja sobie czytałem, ja wiem, w Berlinie na przykład większość mieszkań ludzie wynajmują, z tym, że fundusze, które pokupowały na danych osiedlach bardzo dużo mieszkań, stopniowo te ceny podniosły, jest problem, ale w Wiedniu na przykład załatwiono problemy mieszkalnictwa budownictwem społecznym. Co pan sądzi o budownictwie społecznym? Jak pan myśli, jest szansa, że w naszym kraju będzie budownictwo społeczne na takim poziomie, że poprawi nam to mieszkalnictwo? Ja mam nadzieję, że będzie, ale będąc realistą, obawiam się, że to może być trudne, bo to jest mało, mało atrakcyjne politycznie. Budownictwo społeczne, czy na wynajem, nawet w formie nawet tych takich funduszy, które dajmy na to byłyby tworzone przez polskich emerytów w postaci tych REIT-ów, to wymaga lat. Więc dla polityka to jest mało seksowny temat, no bo on ma wybory tu i teraz, więc on chce szybkie rozwiązania, szybkie prezenty tu i teraz. Więc to jest zasadniczy problem. I to jest problem szerszy, nie tylko dotyczący rynku nieruchomości, ale też innych sfer naszego życia w Polsce, gdzie krótkoterminowy interes wyborczy jest ważniejszy od długoterminowego interesu społeczeństwa. Społeczeństwo z drugiej strony też troszeczkę jest winne, w tym względzie, że my troszeczkę daliśmy takie przyzwolenie politykom na to, że dla nas takim idealnym rozwiązaniem sposobu mieszkania jest posiadanie mieszkań. No dlatego politycy to podłapując ten interes wyborczy zaczęli kręcić w stronę, no to będziemy dawać tanie kredyty i robić tak, żeby generalnie każdy sobie mógł tam kupić to mieszkanie, stąd te rodziny na swoim, MDM-y, inne historie. A jakby to budownictwo publiczne zostało zaniedbane. Efekt jest taki, że podobnie jak w służbie zdrowia, 90, w służbie zdrowia pewnie tak nie jest, ale w mieszkaniówce ponad 90% tego, co powstaje z inicjatywy prywatnej, czy to deweloperów, czy prywatnej inicjatywy Kowalskich. Państwo razem z samorządami po prostu spasowało. Oczywiście są wyjątki, chwalebne wyjątki od reguły, jeżeli chodzi o samorządy, ale generalnie stwierdziło, że nie interesujemy się tematem, rynek prywatny to załatwi, Kowalscy chcą posiadać, to niech sobie posiadają, damy im kredyty i będzie fajnie. Efekt jest taki, że mamy inflację, mamy drogie mieszkania, a dzisiaj de facto ani nie jest nas stać na zakup, ani na wynajem. To, co powinno być jakby, co wydaje mi się, że jest lepszym rozwiązaniem, to jest stworzenie takiej równowagi sektorowej. To znaczy, tak jak my wszyscy jesteśmy różni, jedni mają samochód, drudzy nie mają samochodu, bo ich nie stać, ale część nie ma, bo w sposób ortodoksyjny nie chce mieć samochodu, woli rower, ktoś tam inny woli jeździć komunikacją miejską. Są różne rozwiązania. Warto tworzyć znowu jakąś taką równowagę też, jeżeli chodzi o dostęp do mieszkań. My też jako obywatele powinniśmy powiedzieć, no dobra, ale no może nie tylko ta własność taka jest rozwiązaniem, ale może też najem, zarówno ten publiczny, jak i prywatny. Ale nie tylko ten prywatny, że tam Kowalski sobie inwestuje, ale też te fundusze za granicę, one same w sobie złe nie są, jeżeli tak naprawdę one finansują budowę nowych budynków. Polskie REIT-y też finansowałyby budowę nowych budynków. Mieszkania komunalne czy społeczne, to jest znowu obszar, który jest w zainteresowaniach samorządów. No, one nie są preferowane, bo one, w Polsce znowu jest taki mental, mieszkanie komunalne, no to tam najgorszy, w cudzysłowie, element mieszka, bo faktycznie to są mieszkania dla osób o niskich dochodach, no ale to jest od razu stygmatyzacja. Nawet TBS-y są wśród części osób stygmatyzowane, że mieszkanie w TBS-ie to w ogóle jest jakiś, stajemy się przegrywem po prostu. No więc mamy też w ogóle mentalny problem z tym, że wynajmowanie to jest forma bycia przegrywem. Przez to oczywiście tego typu inicjatywy nie były popularne. Żeby tak nie być
jakby jednostronnym. Kilka inicjatyw obecna koalicja rządząca w ciągu ostatnich lat wprowadziła. No one dopiero tak naprawdę gdzieś tam nabierają jakichś rumieńców. Nie wszędzie się jednak rozkręciły. Znaczy, pojawiła się na przykład tak zwana ustawa o społecznych agencjach najmu, które w dużym skrócie ich rolą jest to, że taka agencja wynajmuje puste mieszkanie od prywatnego właściciela i wynajmuje je potem na rynku takim komercyjnym, przy czym dzięki dopłatom ten najem jest tańszy. Właściciel mieszkania ma też święty spokój, bo on nie ma kontaktu jakby z Kowalskim, tym wynajmującym. Ta społeczna agencja najmu bierze to na siebie. Bierze na siebie kwestie tam remontów, windykacji czynszów, takich tam innych historii. Jakby no, rozwiązuje troszeczkę to ten problem, który też część ludzi posiadających mieszkania ma problem, boi się wynajmować najemcom, bo po prostu najemcy niszczą mieszkania. To jest nagminnie się zdarza. Ja dzisiaj miałem dwa przypadki, ktoś do mnie właśnie pytał, co zrobić, bo najemca się wyprowadził, zniszczył mieszkanie i ma, że tak powiem, kaucja nie pokrywa kosztów. Część ludzi się boi wynajmować tych mieszkań, bo ustawa jest troszeczkę nieżyciowa o ochronie praw lokatorów i właściciel też nie jest dobrze chroniony w polskim systemie prawnym, więc powinniśmy wyrównać jakby kilka rzeczy. Powinniśmy wyrównać to, że społecznie mieszkanie w TBS-ie, czy mieszkanie generalnie w budynku wynajmowanym, czy mieszkaniach wynajmowanych, nawet od funduszu, to nie jest bycie przegrywem, tylko to jest normalny sposób realizowania potrzeby. No bo co z tego, że zbudujemy mieszkania komunalne tak jak w Wiedniu, skoro nikt nie będzie chciał w nich mieszkać. Doprowadzimy do tego, że różne grupy dochodowe będą miały dostępne mieszkania, nie tylko ci, którzy są najbardziej zamożni. Doprowadzimy do tego, że sektor i publiczny też będzie miał znaczący jakby udział w rynku, a nie tylko sektor właśnie totalnie sprywatyzowany. No i jak już doprowadzimy do wyrównania troszeczkę tych różnych jakby kategorii mieszkaniowych, będziemy się starać, żeby też wzrosła podaż mieszkań. Teraz nie chodzi o to, żeby ich budować po prostu na ślepo, tak jak to troszeczkę czasami deweloperzy robią, kierując się trochę takim popytem znowu Kowalski, który niekoniecznie zawsze jest idealny, no ale też doprowadzimy do tego, żeby puste stany, czy to będące do remontu, czy osób, które po prostu boją się wynajmować, one trafią na rynek, grunty, które mogłyby być zabudowane, stają odłogiem i może wystarczy się znowu każdy po swoim mieście, jeżeli się przejdzie, czy przejedzie, to będzie zauważył tego typu nieruchomości. One zostaną zabudowane, ale oczywiście w duchu odpowiedniego ładu przestrzennego i tak dalej. Wtedy rozwiążemy te problemy. Tylko jak pan słyszy, to nie jest tak, że to się da na magiczną różdżką jakby rozwiązać. No to jest robota no myślę, że dwie kadencje. Który polityk ponad podziałami stworzy taką strategię w Polsce? Chciałbym zobaczyć. No niestety tutaj jestem realistą. To chyba już oddaję głos Sylwii. To chyba nie u nas, a ja spuentuję, że jakkolwiek dogoniliśmy Europę, jeśli chodzi o średnie zarobki i doganiamy, to jeśli chodzi o kwestie społeczne, to myślę, że coraz bardziej odstajemy. Sylwia, zapraszam. Tak, ja tylko ad vocem tylko powiem pani Sylwia, już pani oddaję głos, że ceny najmu w Warszawie są w tej chwili wyższe niż w niejednej zachodnioeuropejskiej stolicy. A ceny nieruchomości też przekraczają na przykład no, bardzo dobre miasta, gdzie i ład prawny i tak dalej, i przestrzenny jest znacznie lepszy niż u nas. No to coś mówi, że coś jest chyba nie tak. Pani Sylwia, proszę, przepraszam i oddaję głos. Dobry wieczór. Ja dzisiaj będę przekaźnikiem pytania, gdyż gospodarz naszej audycji ma problemy techniczne, więc trochę pechowo, bo to jego konik, jego gość wymarzony. Niemniej zanim to zrobię, to bardzo serdecznie Was jeszcze zaproszę na dzisiejsze specjalne wydanie audycji, które rozpoczniemy o 21:00. No tak się stało, że tylko nie lubi nudy, w związku z tym my też musimy iść naprzeciw temu, w związku z tymi zawirowaniami, które się dzieją w parlamencie. Od wczoraj, o 21:00 gościć będziemy pana Mirosława Suchonia z Polski 2050, więc bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście nie byłabym sobą, nie prosząc was tradycyjnie o obserwację naszych profili na Twitterze, na Facebooku i wszystkie audycje do odsłuchania na kanale YouTube'owym. Natomiast teraz pozwoli pan, że przeczytam pytanie od szefa audycji, natomiast jeżeli coś źle przeczytam, to nie jest moja bajka, więc mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Jak się ma rynek nieruchomości premium? Czy dostał rykoszetem z uwagi na zawirowania gospodarcze i geopolityczne? Bardzo dziękuję. Okej. Rynek premium akurat w Polsce nie jest
specjalnie bardzo rozwinięty, no ze względu właśnie na, nawet nie tylko na dochody, tylko bardziej na majątki, jakie mamy w Polsce zbudowane. To są, nie ma jasnej definicji, no ale to tak w dużym uproszczeniu to będą mieszkania, gdzie na przykład cena to jest na przykład 30 tysięcy złotych za metr wzwyż. Czyli 100-metrowe mieszkanie to jest 3 miliony i do góry. Czy tam domy po 10 milionów i tak dalej. Ja nie jestem, może inaczej, na pewno nie jestem ekspertem jakby w segmencie premium, bo on z reguły ma wyspecjalizowane agencje obracające tego typu mieszkaniami. Natomiast no znowu, anegdotycznie, czy też z różnych badań jakby trochę obserwuję ten rynek, anegdotycznie słyszę, że ta część rynku w Polsce akurat dzisiaj ma się całkiem dobrze, albo nawet i lepiej niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Dlaczego? Bo z jednej strony to jest powiedzmy takie, zwłaszcza w Polsce, to są dobra rzadkie, więc dobra rzadkie mają to do siebie, że jednak lubią trzymać wartość, dopóki oczywiście ta wartość nie zostanie zbytnio napompowana. Natomiast ta wartość tutaj nie jest pompowana tanimi kredytami, a to z tego względu, że po prostu nabywcy tego typu nieruchomości się nie kredytują. Oni kupują za gotówkę, bo mają odpowiednio duże majątki. No i w Polsce z jednej strony mamy na pewno trend taki, że no, te majątki jednak się poszerzają, zwłaszcza wśród na przykład przedsiębiorców sektora właśnie średnich przedsiębiorstw, którzy po prostu odnoszą sukcesy w wielu różnych branżach, zarabiają duże pieniądze, więc są w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, drogi apartament w Gdańsku czy jakiś apartamentowców w Warszawie i tak dalej. Więc zasadniczo to jest jeden trend, który na pewno to napędza. Drugim elementem, który wojna nam trochę tutaj dosypała, jest to, że duża, nie znam liczb dokładnie, ale no pewna liczba ludzi całkiem zamożnych przeniosła się do Polski z Ukrainy, ale też na przykład z Białorusi, gdzie przynajmniej w Warszawie jest to obserwowalne, no liczba Mercedesów G-klasa i tak dalej istotnie wzrosła w ciągu ostatnich paru kwartałów. No i faktycznie jak rozmawiam z ludźmi, którzy obracają tymi droższymi mieszkaniami, no to Polaków może tak dużo nie ma w obrocie, natomiast bardzo dużo obcokrajowców, zwłaszcza właśnie z Europy Wschodniej, no którzy lekką ręką są w stanie sobie pozwolić na tego typu mieszkania. Więc mieszkania, domy właśnie z segmentu premium albo nawet z segmentu podwyższonego, z tego co słyszę, sprzedają się, cenowo się trzymają i nawet rosną, w przeciwieństwie na przykład do starszych nieruchomości typu stare domy z czasów PRL-u czy mieszkania do remontu generalnego. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie. Teraz poproszę Kasiu, czy ty chciałaś zadać może pytanie? Tak, dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Ja bym miała takie pytanie, jak przejście rynku korpo na home office wpłynęło na najem powierzchni biurowych w Polsce? Czy widzimy duży spadek tego najmu, czy po pierwszym szoku covidowym to wraca powoli do normy? Dziękuję. Bardzo chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, ale niestety nie znam, znaczy nie analizuję na bieżąco rynku komercyjnego, zwłaszcza biurowego, i nie miałem okazji w ostatnim czasie po prostu czytać na ten temat statystyk, więc nie udzielę odpowiedzi. Jeżeli Pani by szukała odpowiedzi, to bym zachęcał zwłaszcza albo raporty takich firm doradczych jak JLL, CBRE i tak dalej, albo też darmowe są raporty Narodowego Banku Polskiego, takie kwartalne o rynkach nieruchomości, gdzie też rynek komercyjny jest analizowany. Tam na pewno będą na przykład stopy pustostanów. Anegdotycznie słyszę, że no powiedzmy po takim pierwszym szoku, gdzie były wielkie obawy, że rynek biurowy będzie miał problemy, ja słyszę, że nie ma jakichś takich, nie ma dramatu, to znaczy się trochę zmieniła formuła korzystania z nieruchomości biurowych, no bo z jednej strony faktycznie pracownicy no nie siedzą wszyscy teraz sobie na głowach ciasno stłoczeni na przykład na open space'ie, tylko raczej rotują, no ale jednak pojawiają się w tych biurach i raczej ten model pracy hybrydowej chyba jednak stał się i stanie się faktycznie tak docelowym takim modelem korzystania z tych nieruchomości biurowych. To jest jedna rzecz. Inaczej się teraz też projektuje te biura.
No bo skoro bywamy rzadziej, ale no musimy mieć na przykład więcej sal konferencyjnych, jakichś miejsc takich do spotkań zespołowych i tak dalej, mniej jest open space'ów, więcej takich salek do współpracy, z tego co słyszę. Więc per saldo jakby, no niekoniecznie musi to oznaczać, że mniej powierzchni biurowej będzie realizowane. Inna rzecz jest taka, że jakby no, my trochę mamy tak zwany windfall płynący właśnie z pandemii, że duża część biznesu mimo wszystko trafia raczej do Polski niż z Polski się wyprowadza, więc to, że nawet jakieś staty są na powierzchniach biurowych, no nie powoduje, że nowi najemcy nam się nie pojawiają. I to widać jakby też w dużych takich transakcjach, jak bodajże chyba ostatnio Google kupił całe biurowce Hub w Warszawie. Duża transakcja też, którą kojarzę, na przykład PwC wynajęło bardzo dużą liczbę pięter w tym, w drugim biurowcu KTW w Katowicach. Czyli są tenanci, czyli najemcy, którzy jednak poszukują tych powierzchni, więc... Ale to trzeba byłoby zerknąć jakby w raporty, nie strzelę konkretną liczbą, ale na pewno nie jest tak, że biurowce się skończyły i to jest do zaorania. Chociaż no, na pewno są jakieś zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I teraz zostało nam 10 minut. Jest Adrian. Poproszę, to będzie ostatnie pytanie już. Adrian, zapraszam. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panie Janie. Ja mam pytanie odnośnie, dwa pytania krótkie. Ja mam pytanie odnośnie tego, co próbuję teraz przepchać część środowiska właśnie blokując suburbanizację miast, próbują zablokować WZ-ki na przedmieściach. Według mnie to po prostu uderzy potężnie w rynek, czy przede wszystkim w demografię uderzy, bo ludzie jak się przeprowadzają na przedmieścia, no to planują mieć dzieci i substytutem tego są tanie mieszkania. Znaczy, to jest substytut mieszkań, dużych mieszkań w mieście, jak pan na to patrzy. A drugie pytanie odnośnie tego, co pan wrzucał ostatnio danych, jak to się nazywało, odnośnie tego nowego programu, taniego kredytu 2+. Bezpieczny kredyt 2%, tak. Dokładnie, dokładnie. Czy tam, myśli pan, że tam wejdzie, bo tam nie ma pierwotnie teraz w tych dla rodzin 3+. Ja tam już z ministerstwem bodajże rodziny trochę o tym rozmawiałem. Pytanie, czy tam wejdzie właśnie ten limit nieruchomości, bo to i w rodzinie na swoim, i w endemie rodziny 3+ były wyłączone, żeby mogły wymienić mieszkania na większe i czy wybudować dom. Dobrej nocy wszystkim życzę. Dobrze, to odpowiadając, to najpierw ten pierwszy problem, właśnie nie wiem, który element jest problematyczny, w sensie pan wspominał o tym, że są pewne środowiska, które próbują blokować tak zwany proces suburbanizacji, czy też rozlewania się miast gdzieś tam poza ich granice. Temat jest trochę bardziej złożony, bo z jednej strony mówi pan, ok, ktoś blokuje wydawanie warunków zabudowy na budowę faktycznie, zwłaszcza poza granicami miast. Znaczy, przerwę panu. Chodziło mi o profesora Śleszyńskiego i jego analizy, bo w tym momencie ja to patrzę pod kątem demografii. Mamy końcówkę wyżu demograficznego, ludzie w wieku 40 lat mniej więcej decydują się na wybudowanie domu, wtedy się przenoszą w 35-40 lat i wtedy mają te ostatnie dzieci. I przy pokoleniu, jeżeli teraz w pokoleniu 700-800 tysięcy, jest dużo większe prawdopodobieństwo, 600-700 tysięcy potencjalnych rodziców, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się urodzi więcej dzieci niż za 5 czy 10 lat, gdzie w pokoleniu będzie 400 tysięcy osób i czy po prostu tego problemu nie przełożyć rozwiązanie na kolejną dekadę i pozwolić w tym momencie urosnąć jeszcze tym aglomeracjom, mimo że to jest relatywnie kosztowne, chociaż ja nie wierzę w te koszty, które są podawane właśnie przez profesora Śleszyńskiego, że tam jest koszty doprowadzenia, bo one się w podatku zwracają, bo to na ogół budują ludzie, którzy mają zdolność kredytową, mają stabilną pracę i prędzej czy później te pieniądze wrócą do inaczej budżet powiatu. Trudno mi się odnieść do tamtej konkretnej analizy. Znaczy, ja mam personalnie jakby trochę taki, ja to czytam w ten sposób. Suburbanizacja, czy właśnie ten trend budowania się pod miastem, no on pewnie się składa z kilku rzeczy. I jak patrzyłem statystyki, to nie budowa prywatnych domów przez Kowalskich przede wszystkim rosła, bo oczywiście to jest proces, który ma non-stop miejsce, ale przede wszystkim jakby budowane były tak zwane szeregowce czy bliźniaki, którzy budowali po prostu dorośli deweloperzy. Jeżeli, znowu, jak mówiłem, siądźmy w samochód, pojedźmy sobie pod miasto, zobaczymy no po prostu
gigantyczne czasami nawet osiedla, szeregi takich długich zabudowy szeregowej, no która, ja jestem z pokolenia, znaczy z rodziny architektów, osobiście nie jestem architektem, mi się po prostu nóż w kieszeni otwiera, jak na to patrzę. Z perspektywy na przykład urbanistycznej, ładu przestrzennego, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane, jaka tam jest infrastruktura i tak dalej, to jest dramat. Z drugiej strony, no, ja rozumiem, że no, przez człowieka dużej części ludzi nie stać na to, żeby faktycznie rodzinę wielodzietną w centrum, nawet niekoniecznie w centrum, w nawet pośrednich dzielnicach miast, w jakiś racjonalny sposób no, stworzyć warunki mieszkaniowe. Po prostu mieszkania są za drogie, są nieosiągalne cenowo i tak dalej. Alternatywą po prostu były te właśnie na przykład te owe szeregowce. Ten proces niestety teraz napatoczył się jeszcze na dodatkową jakby ścianę w postaci właśnie tych drogich kredytów. No i teraz no, mamy dość dziko pobudowane właśnie nieruchomości jakby poza granicami miast. I teraz dwie rzeczy. Z jednej strony ja z takiej bardziej perspektywy ładu przestrzennego, ja bym też byłbym za tym, żeby nie wydawać tych WZ-ek, tylko bardziej poukładać po prostu na nasz ład przestrzenny. No tutaj problemy to są właśnie pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego i w ogóle całej reformy z tym związanej. A inną sprawą jest, jak zapewnić dostęp do odpowiednich mieszkań rodzinom wielodzietnym albo potencjalnie planującym tą wielodzietność. Przy tak drogich kredytach, tak wysokiej inflacji, jaką mamy i pewnie szybko się jej nie pozbędziemy, no to też już nie jest rozwiązanie. No i tutaj wchodzimy jakby w tą całą politykę bardziej mieszkaniową, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ileś tam lat zaniedbań. No i odpowiadając na tą drugą część, czyli bezpieczny kredyt 2%, teraz nie pamiętam, jakie było tam zapytania, jesteśmy pod koniec czasu. Chodziło o rodzinę 3+, bo tam właśnie... Tak. Żeby, on w ogóle jeszcze, on nie jeszcze... rozwiąże tego problemu, to ja już odpowiadam, już mi pan przypomniał. W projekcie ustawy, który się ukazał w zeszłym tygodniu, ten projekt nakłada de facto limity wartościowe mieszkań. W dużym uproszczeniu para, powiedzmy małżeństwo, bo tam są konkrety, małżeństwo albo para wychowujące wspólnie dziecko, maksymalnie otrzyma kredyt do 600 tysięcy złotych plus 200 tysięcy złotych wkładu własnego może dać lub ewentualnie może być zagwarantowany, czyli 800 tysięcy złotych. Teraz o ile powiedzmy w mniejszych miejscowościach za 800 tysięcy złotych no to można zaszaleć, no to nawet w średnich miastach porządny dom czy większe mieszkanie już może być trudne do osiągnięcia. Więc jakby no to trochę jest odpowiedź. Co więcej, jeżeli jest rodzina wielodzietna, jeżeli posiadała jakąkolwiek nawet najmniejszą kawalerkę w historii swojej, jest wykluczona z tego programu, bo on ma taką konstrukcję, że nie można posiadać żadnej nieruchomości ani obecnie, ani nigdy wcześniej. To zostało bardzo, bardzo twardo wyłączone. Więc obawiam się, że ten program nie jest skierowany do tej grupy odbiorców. On jest przede wszystkim moim zdaniem do wyborców skierowany, bo jest tak skonstruowany, że no, za bardzo nie pomaga nikomu, będzie wąskie dość grono osób, które będzie mogło skorzystać z tego programu racjonalnie, a jakby nie rozwiąże podstawowego problemu, czyli no, tych lat zaniedbań po prostu na tym rynku mieszkaniowym w dużym skrócie. Wiem, że musimy kończyć za 3 minuty, więc jeżeli Państwo, zapraszam po prostu do śledzenia mojego profilu i jeżeli Państwo chcą pokontynuować dyskusję, to po prostu proszę wrzucać pytania na przykład pod tą rozmową albo wrzucić mnie, oznaczyć mnie po prostu w jakimś poście i możemy, że tak powiem, ciągnąć temat dalej. Ale w 2 minuty może coś jeszcze, jakieś pytanie zaadresujemy. Super, bardzo dziękuję. Dla mnie bardzo, bardzo ciekawa audycja, choć podejrzewam, że dla niektórych temat niełatwy, bo i odpowiedzi też były czasami niełatwe. Wszystkich zachęcam, żeby wejść na blog pana Jana. Bogusław niestety miał pecha, musielibyśmy zamknąć pokój, żeby móc wejść i zadać swoje pytania. Tak to bywa. Ja życzę panu wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze usłyszymy i wszystkich zapraszam na następną audycję z panem posłem Mirosławem Suchoniem. Dobranoc. Dobranoc państwu. Dziękuję serdecznie za możliwość wystąpienia. Do usłyszenia.